Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam, Bartłomiej Grześ. Zanim przejdziemy do podcastu, chciałbym tylko poinformować, że oboje z Krzyśkiem oferujemy usługę planów treningowych, współpracy online, więc jeśli potrzebujesz wsparcia trenerskiego, możesz skontaktować się z nami poprzez media społecznościowe lub wchodząc na link w opisie i uzupełniając formularz do planów treningowych na stronie. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania podcastu. Witam wszystkich ponownie w Medical Training System. Jak zwykle Krzysiu jest ze mną. Witam serdecznie. Witam cię, Krzyśku. Jak tam u ciebie? Witam cię, Bartku. Wszystko dobrze. Okej, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o ogólnie redukcji tkanki tłuszczowej. Jak się w ogóle do tego zabrać, jakie są opcje, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. Trochę omówimy może takie jakby popularne jakieś takie metody, które są stosowane. Gdzieś tam może je skrytykujemy, powiemy, czemu są istotne lub nie. I zaczniemy, powiedzmy sobie, od takich podstaw, po prostu tego, co musi w ogóle się stać, żeby do tej redukcji tkanki tłuszczowej w ogóle doszło. To co, Krzyśku, ty może zaczniesz? Dobrze. Więc tak naprawdę takim podstawowym czynnikiem, który wpływa na naszą masę ciała, na naszą tkankę tłuszczową, jest ilość spożywanych kalorii. A dokładniej rzecz ujmując, to czy będziemy chudli, czy będziemy tyli, wszystko zależy od tego, czy jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym, czy na ujemnym. Czyli jeżeli mój organizm, przypuśćmy, potrzebuje 1800-2000 kalorii do funkcjonowania, a ja mu dostarczę 2500, no to logiczne jest, że gdzieś tam ten nadmiar tej energii będzie musiał sobie zmagazynować i no, będzie to właśnie ta tkanka tłuszczowa, czyli będziemy sobie tyli, będzie nam się zwiększała ilość tkanki. A jeżeli zrobimy sobie ujemny bilans kaloryczny, czyli z 2000, które potrzebujemy, zrobimy sobie tam 1800, no to stopniowo będziemy chudli. Tylko tutaj sobie to odnosimy głównie do jakby masy ciała, prawda? Czyli nie patrzymy na razie jeszcze na mięśnie, na stricte na tkankę, tylko ten bilans kaloryczny, jeżeli jest dodatni, to zwiększa się nasza masa, jeżeli jest ujemny, no to ta nasza masa maleje. Tak, tutaj generalnie możemy powiedzieć o tym, że jak jest dodatni ten bilans kaloryczny, to występuje po prostu anabolizm i tkanka się tworzy, a w momencie, w którym jest bilans ujemny, występuje katabolizm i tkanka ubywa. I tutaj jakby nie tylko tkanka tłuszczowa, tak jak wspomniałeś, może być tak, że budujemy masę mięśniową na przykład lub tracimy masę mięśniową w przypadku tych dwóch procesów. Jakby tutaj bardzo często niektóre osoby, powiedzmy, walczą z tym, że uważają, że to nie jest tak, że tam to jest mit, albo że wcale tak nie jest, że jak jest się na ujemnym bilansie kalorycznym, to się chudnie lub się nie chudnie. Niektóre osoby gdzieś tam wychodzą z założenia, że to jest jakby to nie jest prawda, ale jednak wszystkie badania naukowe, które były do tej pory, jeśli rzeczywiście badali ilość, jaki ten metabolizm w ogóle był, ile te osoby zużywały energii w ciągu dnia i potem dawali im dietę, która była dobrze policzona i rzeczywiście byli w ujemnym bilansie kalorycznym, to wszyscy generalnie chudli. Jakby nie ma wyjątku od tej reguły. Od razu chcę to powiedzieć, bo wiem, że takie czasami stwierdzenia padają u niektórych influencerów. Albo że jakiś tam makroskładnik nie tuczy, czy jakiś tam makroskładnik tuczy specyficznie, że to jest jakiś, albo że jakaś dieta jest przyspiesza nasz metabolizm jakoś tam drastycznie. No niestety tak nie jest. No jakoś on tak generalnie nie przyspiesza, nie zwalnia.
raczej mamy go na podobnym poziomie, nie? On nie odrobinę, tak, odrobinę może zwalniać i tutaj też może o tym powiemy. Możemy w sumie teraz. Są osoby, które ten bilans ujemny kaloryczny mają zbyt niski przez zbyt długi czas, to ten generalnie metabolizm może dość drastycznie tam zmaleć na jakiś tam okres czasu. I te osoby często będą miały problem, żeby właśnie zredukować tkankę tłuszczową, ale to teraz będziemy zaraz mówić o tym właśnie bilansie kalorycznym, ile on w ogóle będzie wynosił, jak my to obliczamy. I tutaj od razu ważna jest ta kwestia, że to są szacunkowe, bardzo szacunkowe jakby obliczenia, bo czasami właśnie z tego wynika problem, że osoby gdzieś tam mówią, że no ona była na ujemnym bilansie kalorycznym i nie schudłam, tak, na przykład. No ale jeśli nie schudłaś, to znaczy, że nie byłaś na ujemnym bilansie kalorycznym i jakby to narzędzie, które my wykorzystujemy, czyli policzenie właśnie sobie kaloryki, czy policzenie sobie kalorii, które spożywamy, po prostu był niedokładny, tak? Więc to nie jest idealne narzędzie, tak? Ludzie nie patrzą na takie drobne grzeszki, na takie drobne rzeczy, jakby uważają, że tam zjedzą jakiegoś jednego cukierka czy coś więcej, to nie będzie miało takiego wpływu. Poza tym myślę, że bo my też odnosimy jakby to, czy jesteśmy na ujemnym bilansie, czy nie, to jakby oceniamy poprzez to, czy chodzimy głodni, czy nie chodzimy głodni. Co też nie do końca jest prawdą, bo jakby takie uczucie głodu, takie tutaj ściskanie w żołądku jest często nie wynikiem tego, że nie mamy energii, tylko że po prostu nam się żołądek odzywa, że jest pusty, że chce, żeby coś do niego wrzucić, żeby te soki trawienne tam mogły sobie coś strawić. I często na początku diety tak bywa właśnie, że albo jak mamy źle dobrane makroskładniki, to my odczuwamy na przykład głód, więc wydaje nam się, że jesteśmy na ujemnym bilansie, tylko że tak naprawdę ten ujemny bilans będzie bardziej wtedy, kiedy my będziemy po prostu troszkę może słabsi, może będzie nam się ciężej skupić, a niekoniecznie wtedy, kiedy będziemy odczuwali po prostu uczucie ssania. Znaczy generalnie, jeśli jest dobre, może być taki... jeśli dobrze jest dobrany bilans kaloryczny, to ten spadek takiej siły i aktywności jest niewielki. To jest taka adaptacja metaboliczna, w której troszkę jakby organizm nasz próbuje sobie zaoszczędzić troszkę tej energii i będzie troszkę bardziej, powiedzmy sobie, letargiczny, tak? Ale generalnie to nie jest raczej duży. Dlatego też nie chcemy zbyt dużego ujemnego bilansu kalorycznego, żeby ktoś po prostu mógł normalnie funkcjonować też, między innymi. I tak. Zazwyczaj celujemy w, to jest zakres ujemny, minus 300 do minus 500 kilokalorii. To może teraz ty powiesz, jak mniej więcej wyliczyć, jaki... Wyliczyć wzór. Mniej więcej, nie? Generalnie mamy te wzory, tylko że no, do tych wzorów nie możemy się aż tak bardzo w 100% odnosić, one bywają troszkę zgubne, tak jak powiedziałeś wcześniej, dlatego że jeżeli weźmiemy jedną i tą samą osobę i podstawimy sobie pod różne wzory, na przykład wzór Harrisa Benedicta, tutaj mamy jeszcze wzór Michelina, bądź Ketch McCarthy. Chyba tak się to czyta. Sobie jedną i tą samą... Chyba tak. McArdle? Weźmiemy sobie jedną i tą samą osobę i podstawimy pod te różne wzory, to okaże się, że to ta podstawowa przemiana materii, którą one mają nam wyliczyć, będzie się różniła w każdym z tych wzorów. Więc no, skoro tak jest, no to która jest prawdziwa? Żadna, prawda? Nie? No właśnie, więc są te wzory, no chyba nie będziemy ich przedstawiać, tak stricte przytaczać, wyliczać, aczkolwiek bardziej zamiast używania tych wzorów my preferujemy, ja nie wiem czy też, żeby osoby sobie po prostu spisały to, co jedzą mniej więcej w ciągu tygodnia, nie w jednego dnia, tylko w ciągu tygodnia, mniej więcej ile tych gramów danego pożywienia i na tej podstawie są różne tabelki, można sobie wyliczyć, ile tak dany posiłek miał kalorii albo dany ten cały dzień. No i jak już mamy wyliczony właśnie taką
naszą kalorykę, którą spożywamy, no to możemy sobie od tego odjąć troszkę bądź dodać, w zależności od tego, czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć. No i obserwować się przez najbliższe parę dni i patrzeć, czy faktycznie ta nasza masa będzie się zmieniała, czy nie. Tak. Tutaj także. Bo te wzory, no. jak wejdziecie sobie na przykład i wygooglujecie po prostu kalkulator BMR, czyli Basic Metabolic Rate, to wyjdzie wam kilka stron, które używa któryś z tych wzorów i możecie sobie mniej więcej po prostu obliczyć, jaki tu jest to zapotrzebowanie energetyczne, mniej więcej, tak? I wtedy macie pewną jakby świadomość tego, ile rzeczywiście potrzebujecie. Aczkolwiek tutaj jest ważne to, żeby stwierdzić, bardzo dużo osób zawyża, bo tam jest często tak, że się trzeba podać dodatkowo też, jaka jest aktywność. I większość z nas drastycznie zawyża. Jakby ta wysoka aktywność, to bardzo aktywny tryb życia, który praktycznie podnosi nasz ten metabolizm dwukrotnie często, to są praktycznie tylko i wyłącznie sportowcy, nie? To jest, którzy praktycznie z tego żyją. A czasami gdzieś tam jest podane na przykład, że to jest tam codziennie jakaś tam aktywność, tak? I ludzie po prostu zaznaczają, że to jest on, tak? Bo on ćwiczy codziennie na przykład, tak. I on ma tam podane, że ma dwukrotnie praktycznie większy ten metabolizm, a w rzeczywistości po prostu on jest mniejszy. I my bardzo, jako społeczeństwo, bardzo zawyżamy często właśnie ten swój, to przeświadczenie nasze, że my jesteśmy tak aktywni, tak? Większość z takich osób. No i wystarczy, że weźmy jeden współczynnik wyżej i robi się różnica kilkuset kalorii, tak. Na przykład. Więc osoby generalnie, które. Dlatego troszkę tutaj jest wymagana taka metoda prób i błędów i po prostu na bieżąco jakby regulowanie tego, czy my rzeczywiście jesteśmy w tym bilansie kalorycznym ujemnym, czy nie. Po prostu mierząc to kilkoma jakby w kilku źródłach. Zazwyczaj osoby, nawet jeśli ćwiczą 3-4 razy w tygodniu, ale mają na przykład pracę siedzącą, to ja bym prawdopodobnie tak i tak uznał, że to jest jakaś tam niska aktywność fizyczna, bo to nie jest. Bardzo często te takie osoby, które po prostu dużo chodzą i tak dalej, nawet nie ćwiczą dużo, ale po prostu są cały czas aktywne fizycznie, one będą miały większą tą aktywność, większy ten metabolizm niż te osoby, które mają siedzący tryb życia na przykład, a tam ćwiczą regularnie na przykład, nie? Bo nie jesteśmy w stanie bardzo dużej ilości kalorii spalić w ciągu jakby jednostki treningowej. To jest zazwyczaj 400-500 kalorii, może trochę więcej, tak. W zależności jeszcze od. Jak już ktoś tam zawodowo ćwiczy albo jakiś crossfitter na wysokim poziomie, to można powiedzieć, że oni spalą nawet z 1500 kalorii, ale tak to faktycznie te kalorie to jest tam 300, 400, czasami 500, tak. W zależności od treningu. Mi ostatnio po półtorej godzinnym treningu zegarek podał 1000, nie pamiętam już teraz, 1200 chyba? Taki, chyba tak. I też nie ufam temu. Jakby to jest te obliczenia, ostatnio widziałem jakąś tą metaanalizę, generalnie nie są bardzo dokładne. Więc jakby te wszystkie narzędzia do liczenia kalorii, no po prostu nie są super precyzyjne i trzeba brać, jak powiem, ten błąd jakby po prostu brać go pod uwagę. Więc jak po prostu wyliczamy tą naszą aktywność fizyczną, zazwyczaj będziemy po prostu zaniżać tą naszą, to co nam się wydaje, tak? Takie zegarki, by the way, są całkiem spoko, jeśli chodzi o taką mniej więcej wyliczenie sobie też tego spożycia, bo wtedy codziennie jakby podaje ci, ile zużyłeś kalorii. Ale tak jak mówię, też trzeba go bardzo ostrożnie do tego podchodzić, nie? Trzeba się obserwować przede wszystkim. To tak jak właśnie ze sprawdzeniem to, co jem, i sprawdzać sobie swoją masę ciała, tam można codziennie rano. Mniej więcej o jednej porze też jest istotne, bo jeżeli raz sprawdzę rano, raz sprawdzę wieczorem, raz w niedzielę, raz w środę po pracy czy przed pracą, to też te wyniki będą zupełnie inne. Choćby dlatego, że właśnie często mamy takie małe grzeszki gdzieś tam weekendowe, a to jakieś fast foody wpadną, a to jakiś alkohol, i to też ma duży wpływ. Tak. Choćby na to, że magazynujemy na przykład więcej wody, co ta nasza waga wtedy nam pokaże. I tutaj bardzo często, i tutaj też dodatkowo kobiety, jeśli chodzi o cykl miesiączkowy,
też jakby to wpływa też na tą wagę. Dlatego ja z klientami zawsze polecam, że poza tym, że się ważymy tam regularnie, to też mierzyć obwody. One dodatkowo nadają nam informacje, jak na przykład obwody się nie zmieniły, a na przykład waga poszła do góry, no to też możemy uznać, że jakby nie, że rzeczywiście nie przytyliśmy, tak? A często jest tak. A mięśniowa mogła się zwiększyć tak. Na rzecz tkanki tłuszczowej albo tak. Właśnie trochę tej wody. Bardzo często mam taką sytuację, szczególnie u bardzo takich, powiedzmy sobie, osób, które dopiero co zaczynają, że waga tam lekko się rusza, tak, w dół, albo nawet stoi, a te obwody talii na przykład spadają w dół, są mniejsze. No to dla mnie to jest dość jasna informacja wtedy, że jakby troszkę jednak ta osoba zbudowała masy mięśniowej, co dla osób początkujących jest troszkę łatwiejsze, więc dla mnie to jest bardzo dobry jakby znak. A te osoby często boją się tego na zasadzie takiej, no ale czemu ja nie chudnę, tak? Chudniesz, tylko jakby ta waga stoi, tak? Więc tu jakby ważne jest, żeby mieć więcej niż jeden źródło informacji do tego, czy rzeczywiście coś tam się dzieje, tak? Bo często osoby gdzieś tam nie widzą zmiany na wadze, gdzieś tam zaczynają ćwiczyć, nie widzą jakby tych zmian i może się tam bardzo, że tak powiem, zniechęcą. Zniechęcić. Tak. A dlaczego tak jest, że chudniemy w sensie optycznie, wizualnie, a waga stoi? No, dlatego, że ma jakby ta nasza tkanka, każda tkanka ma troszkę inną gęstość i ona będzie tak jakby kilogram cukru i kilogram pierza też będą miały inną objętość, nie? Więc to samo mamy z tkanką mięśniową, to samo i tkanką tłuszczową, że ta tkanka mięśniowa jest taka bardziej zbita i ona objętościowo waży więcej niż tkanka tłuszczowa, czyli przypuśćmy tam szklanka, mięsień wielkości szklanki, a tkanka tłuszczowa wielkości szklanki, no to ten mięsień będzie ważył dużo więcej niż ta tkanka tłuszczowa, więc może być tak, że tracimy z obwodów, bo nam spada tkanka tłuszczowa, a masa stoi, no bo tego mięśnia troszkę przybyło. Co nie musi być bardzo widoczne, pod względem, że się rozrastamy, co się panie mogą martwić, że nagle mięśnie im rosną jak u Arnolda, a będzie widać właśnie, że spada, że ta talia się poprawia, czy uda spadają. Tak, często tak, mam takie osoby, które powiedzmy sobie w toku rocznym ta waga praktycznie jest ta sama, tak? Bo jest raz robimy redukcję, raz robimy troszkę budujemy masy mięśniowej i jakby to wszystko oscyluje wokół dość wąskich ram, tak? Jakby ta waga jest często bardzo podobna, a te osoby jednak są chudsze, jednak to widać w lustrze, że jest ta talia, ta sylwetka jest o wiele lepsza. Ale często to jest tak, że ta osoba po prostu waży podobnie jakby w toku rocznym, tak? Ja na przykład przez już od niepamiętnych czasów ważę praktycznie cały czas 100 kilo, nie? I jakby to mi się nie zmienia, a ta sylwetka się tam stopniowo zmienia. Więc jakby też to jest ważne, że chcemy właśnie kształtować też trochę masę mięśniową, bo to jest też dodatkowo też jakby zwiększa nam ten metabolizm w trakcie wysiłku, bo po prostu te mięśnie jednak potrzebują dużo energii do pracy, więc możemy po prostu też łatwiej potem nam idzie ta redukcja. No bo mamy większe zapotrzebowanie. Tak. Dlatego często jak sobie popatrzymy na jakichś tam sportowców zawodowych, no to ich to zapotrzebowanie energetyczne czasami jest niedorzeczne. Ile potrafią zjeść, ile muszą zjeść, tak? Po prostu ich 6-7-8 tysięcy. Tak. No, więc. Co dla normalnego człowieka jest praktycznie ilością niewiarygodną. Tak. Więc jakby ważne jest też właśnie u kobiet, żeby jednak ten trening siłowy występował, żeby łatwiej się redukowało tą tkankę tłuszczową w dłuższo, że tak powiem, terminowym myśleniu o tym, tak? No tak, no to jesteśmy też zdrowsi dużo, jak mamy więcej mięśnia. Ta tkanka, z tym ten nasz wygląd jest zupełnie inny, bo jeżeli sobie porównamy osobę, która nie ćwiczy siłowo, a jest na dużej redukcji, to widać i po skórze, po wszystkim, że to robi się, może tracimy obwody, ale to jest wszystko takie
mało elastyczne, wszystko jest takie obwisłe, no takie no, średnio ładne tak naprawdę, no chyba, że komuś się podoba taki typ sylwetki. A kiedy chociaż troszkę popracujemy nad tymi mięśniami, no to tak wygląda, no, takie zbite to wszystko jest, trzyma się kupy. Tak. Więc jakby ta sylwetka jest dużo ładniejsza. Jędrne, jędrne, Krzysiu. Jędrne, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. Tak, tak, to jest to słowo. Czyli jak chcemy ujędrnić, to generalnie budujemy masę mięśniową, tak? To jest tutaj podstawowe założenie redukcji. Jędrne pośladki, tak. To znaczy, że trzeba robić przysiady. Tak, i hip thrusty. Więc jakby bardzo zachęcam, minimum, ja generalnie używam wytycznych WHO, jeśli chodzi o minimalną aktywność, żeby przynajmniej każdą grupę mięśniową ćwiczyć siłowo 2 razy w tygodniu. Taka jest rekomendacja WHO dla całej populacji. Więc jakby to jest, z takiego założenia wychodzę, że przynajmniej tyle chcemy. Bo wiadomo, są osoby, które chcą też w innych sportach gdzieś tam się rozwijać, ale tyle, to jest takie, powiedzmy sobie, minimum, tak? I tutaj ważne jest, żeby nadmienić właśnie, już troszkę o tym wspomnieliśmy, że jednak bardzo dużo osób zawyża tą swoją aktywność fizyczną, w sensie percepcję tego, ile rzeczywiście spalają kalorii. I bardzo często jest tak, że osoby sobie, że tak powiem, jako nagrodę dają dodatkowe kalorie na zasadzie: byłam na treningu, tak, to sobie mogę pozwolić, tak? Papnika zjem. Tak, i to jest często tak, że na treningu to było 500 kalorii, spaliliśmy, a zjedliśmy sobie jakieś tam, czy jakieś drineczki, czy coś tam, i nagle 600 kalorii dodatkowe, więc jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym. I tak, trzeba by tu może nadmienić, że to nie jest tak, że jeden dzień na redukcji nam wystarczy do tego, żeby schudnąć. Jak będziemy robili tak, że jeden dzień tam, gdzie mamy trening, też jesteśmy na ujemnym bilansie, a drugi dzień już sobie tam coś podjemy, no to wiadomo, że to wszystko się wyrówna, więc tak patrzymy bardziej może w skali tygodnia, że chcemy, żeby cały tydzień był na ujemnym bilansie. No i też się tak mówi, że te, jak sumiennie przepracowałeś tydzień, no to tam te grzeszki w weekend, to tam jak masz jeden ten cheat day, to się nic takiego nie stanie. No myślę, że to jest wszystko względne, bo w zależności od tego, co to za cheat day, tak, znaczy, jaka duża jest redukcja w tygodniu, ile tych dodatnich kalorii spożyłeś jednak w ten dzień, no także tak. Jeżeli chcemy skutecznie i tak bez, też prosto, tak, że cały czas systematycznie nam ta tkanka mniej więcej będzie podobnie spadała, ta masa nasza też będzie się zachowywała tak, jak chcemy, no to raczej, no ja bym unikał takich dni. Możemy sobie to łatwo policzyć, tak na przykład takie zwykłe piwo to jest około tam 300 kalorii, tak? Więc jeśli mamy bilans kaloryczny ujemny 300 kalorii w ciągu tygodnia, no to jest 5-6 piw i już jest po, nie? A zazwyczaj, a tak się zdarza, tak co osoby często robią, że gdzieś tam sobie idą na imprezkę w piątek, no to 4-5 piwek, tak? Jakaś pizzunia wejdzie, jakiś kepsik wejdzie, coś innego. Na drugi dzień, jak ma się kaca, to się też chce coś podjeść. Tak. Też tego nie trzymamy. Więc bardzo często się zdarza po prostu tak, że ludzie po prostu nadrabiają tą kalorykę właśnie takimi nawykami weekendowymi, tak? Albo często jak ludzie przychodzą na dietę, to też, powiedzmy sobie, szukają jakichś tam zdrowszych zamienników czasami, jakichś tam produktów, które wcale nie są jakieś mniej kaloryczne, a czasami nawet i bardziej, nie? Więc ważne jest... Znaczy, no myślę, że... No, mów. No, dokończ sobie. Więc generalnie ważne jest, żeby po prostu też wiedzieć, co się je, tak? Bo bardzo często mam tak, na przykład zdarzyły mi się takie osoby, które przychodzą na treningi i mówią, że chcą schudnąć, no i że oni tak, zmienili pieczywo na pełnoziarniste, zmienili coś tam na coś innego, tak, jedzą regularnie, więcej piją wody, tak, no ale jakby żadna z tych rzeczy nie zmniejszyła tej ilości kalorii, bo pieczywo jakby, czy to będzie pełnoziarniste, czy nie, ono będzie nadal miało praktycznie taką samą kalorykę, tak. Albo często na przykład zamienili jakieś tam chipsy na orzechy. No dobra, jedno zdrowsze, ale orzechy nadal mają bardzo dużo kalorii. Więc często po prostu
ta cała redukcja będzie polegała na tym, żeby znaleźć jakąś formę restrykcji kalorycznych, która jest dla nas jak najbardziej tolerowalna, tak? A nie. Tak, no często zaczynamy od, nie od tej strony. Tak. To tak jak można by to porównać do treningu, że zamiast przyjść po prostu na trening w zwykłych ciuchach i zacząć się ruszać, to my najpierw idziemy do sklepu, kupujemy sobie nowy sprzęt, nowe ciuchy, nowe buty. I za tydzień. I dopiero później idziemy. Tak. Dopiero później idziemy na siłownię. To samo można odnieść sobie tutaj do diety, że nie ma co szukać nie wiadomo jakich sposobów, że to albo keto, dieta keto jest modna, a to intermittent fasting, no i tak dalej. No to spróbuję tego rodzaju diety. Ja zawsze doradzam, żeby najpierw, albo o suplementy też się ludzie pytają, o jakie suplementy, tak, żeby też lepiej tak to funkcjonowało. Ja zawsze najpierw mówię, żeby przyjrzeli się temu, co jedzą. No i od tego ewentualnie zaczęli jakieś tam odejmować sobie, a to mniej po słodze, albo nie po słodze, albo to nie zjem sobie cukierka, tak jak zawsze spożywam, albo nie dojem, tak jak w moim przypadku mogę powiedzieć, po dziecku, no bo to się ma swoją porcję, później po dziecku się dojada, no i te wszystkie kalorie się tak sumuje, więc jakby od tego bym zaczął, że najpierw się trzeba przyjrzeć temu, co, jak to w ogóle nasze żywienie wygląda, postarać się uporządkować to, co mamy i dopiero na tej bazie tak jakby zacząć zmieniać jakieś pozostałe rzeczy, czyli wtedy można poprawić sobie, zamienić chleb, nie pić cappuccino, tylko zwykłą czarną kawę i tak dalej, i tak dalej. Tak, tutaj jakby bardzo często jest tak, że ludzie po prostu przechodzą na tak zwaną dietę i... Zamiast racjonalnie się odżywiać. Tak, zamiast po prostu jakby... Osoby, które są najbardziej skuteczne w tym, żeby rzeczywiście zredukować tkankę tłuszczową, to nie są osoby, które nagle przychodzą na jakąś tam dietę i stwierdzają, nie jem pieczywa, albo wyrzucam coś tam. To są zazwyczaj osoby, które na bazie tygodni, miesięcy i lat jakby zmieniają po prostu stopniowo swoje nawyki żywieniowe. To są te osoby, które robią drobne zmiany, jakby lekkie po prostu korekty na bieżąco, aniżeli te osoby, które nagle stwierdzają, że ja przechodzę na keto, nie? Czy na coś innego, tak, no, nie? Ale... czy na Atkinsa, czy na intermittent fasting, czy zrobią sobie, nie wiem, post Dąbrowskiej, czy jakiej tam. Te wszystkie rzeczy po prostu nie zadziałają po prostu, no bo... Jeżeli nie będziemy mieli jakiejś systematyki, regularności, no to nic nie zadziała. Generalnie tak najskuteczniejsza dieta będzie taka, z którą my potrafimy żyć całe życie praktycznie, nie? Jakby to jest, jeśli przechodzisz na dietę i od razu wiesz, że ty na pewno nie utrzymasz takiej diety przez miesiące, lata, no to na pewno ona nie wypali, nie? Jakby to jest, są drobne korekty, to są drobne zmiany stopniowe w kaloryce, w jakby doborze makroskładników, które będą stopniowo gdzieś tam wpływać na to, że my rzeczywiście będziemy redukować tkankę tłuszczową, nie? Tak, czyli taka regularność, no ten konstans taki jest najważniejszy, jak ze wszystkim, jak z treningiem tak samo. No myślę, że tutaj też mieszają w głowie właśnie ci influencerzy, cali ci celebryci, jak się włączy Instagrama, czy nawet wyskakujące te reklamy na stronach internetowych, że w miesiąc taką czy taką formę pomogę ci zrobić, czy spróbuj tego, to nagle schudniesz tam 15 kg, urosną ci mięśnie. To wszystko to są bzdury, tylko reklamy. Niestety tak naprawdę takie duże zmiany wymagają od nas systematyki, trochę poświęcenia. No i nie trwa to miesiąc, tylko trwa to kilka miesięcy. Z reguły taka przemiana, żeby schudnąć, żeby te mięśnie zbudować, no to trzeba tak chociaż pół roku w górę liczyć, żeby faktycznie ta sylwetka zaczęła tak fajnie wyglądać. No chyba, że ktoś już wcześniej ćwiczył, to wiadomo, że jakby mamy tą pamięć mięśniową, to też jest troszkę inaczej, ale jeżeli zaczynamy tak od zera, no to nie liczmy na jakieś takie niewiarygodne sukcesy od razu. Tak, najczęściej te takie przemiany to są goście, którzy są praktycznie że sportowcami czy tam amatorami, którzy bardzo dużo ćwiczyli i jakby nigdy nie schudli jakoś tak do zbyt niskiego poziomu i po prostu nagle robią redukcję taką, że to widać bardzo, nie? To bardzo po prostu widać tą różnicę, ale
to nie jest przemiana, która będzie występowała u klasycznego, powiedzmy sobie, klasycznej osoby, tak? Więc jakby w doborze tych diet, tak, to po prostu najlepsza dieta będzie taka, którą my rzeczywiście możemy utrzymać przez długi czas, która jest dla nas się wydaje najmniej restrykcyjna, o tak. Więc ważne jest, żeby jak podchodzimy do redukcji, żeby nie czuć się, że po prostu cały czas nam czegoś brakuje, tak, że cały czas mamy tam na coś ochotę. Lepiej jest po prostu dostosować te produkty tak, żebyśmy czasami nawet sobie mogli pozwolić na te jakieś tam rzeczy, ale żeby to się wpasowywało w ten nasz bilans kaloryczny. Czasami to się tam określane jak jest if it fits your macros, nie? Czyli że jeśli zgadzają nam się makroskładniki i kalorie, to schudniemy generalnie, tak i tak. Więc czasami można nawet jeść śmieciowe żarcie i tak się schudnie, jeśli rzeczywiście by się liczyło dokładnie te kalorie. Jest kilka gdzieś tam osób na YouTubie, które tak zrobiły, że na przykład jadły codziennie w maku i rzeczywiście schudły. Nie polecam tego generalnie, bo też tutaj jest to po prostu niezdrowe, ilość soli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest zdrowe, ale da się po prostu schudnąć jedząc po prostu śmieciowe jedzenie, jeśli rzeczywiście te kalorie i ten rozkład makroskładników będzie w miarę okej, okay, tak? Więc da się, tylko trzeba też wiedzieć jak, nie? I tutaj... Tak, no tak mówisz, że fajnie jest, żeby to sobie wliczyć, bo nawet te słodycze, myślę, że to jest jeden z większych problemów, większych grzeszków jednak, i to one doprowadzają do otyłości, bo wiadomo, że są dobre, smaczne i każdy sobie tam jakieś cukierka, batonika czy pączka zje. No ale jeżeli doliczymy sobie właśnie tego batonika do tej naszej diety, do tych ilości kalorii, które spożywamy, no to nic takiego się nie wydarzy, jeżeli sobie zjemy tam codziennie nawet jednego batona, jeżeli będziemy wiedzieli, że te, ile tam w zależności od batona, 200 przypuśćmy kalorii mamy wliczone w tą naszą dietę. No, więc możemy sobie zrobić takie lekkie szufladkowanie, że sobie wygospodarowujemy po prostu ten budżet nasz, tak, na tego jednego batonika, tak. Da się, osoby, które sobie odmawiają wszystkiego, zazwyczaj też będą po prostu, dojdzie do momentu, w którym stwierdzą, walić to. Po co mi to? Tak, walić to i idą, wiesz, po bandzie, jak to mówią. I też często po prostu te osoby jakby rzeczywiście nie sprawdzają po prostu, ile rzeczywiście jedzą, tak, bo czasami nawet ktoś wychodzi z założenia, a to zmienię sobie na przykład z czekolady mlecznej na czekoladę gorzką, to na pewno ma mniej kalorii. No ale wystarczy sprawdzić. I wcale tak nie jest. Mają praktycznie tyle samo, tak? Smakują inaczej. Ale... Tak, smakują inaczej, ale wiesz, wystarczy sprawdzić z tyłu na rzeczywiście na skład, to wszystko będzie jasne, tak? Bo jedna ma po prostu więcej tłuszczu, druga ma więcej cukru. Czy to ostatecznie ma znaczenie? No nie, no bo kaloryka się musi zgadzać, więc zjedliśmy więcej tłuszczu, a mniej cukru, a w drugiej opcji zjedliśmy więcej cukru i mniej tłuszczu. Jakby tutaj ostatecznie to się za dużo nie zmieniło, tak? Smakowo się zmieniło. Smakowo się zmieniło i tylko zjedliśmy mniej dobrą czekoladę. No. Skandal. Nie, ale tak naprawdę to nie jest takie skomplikowane. Jak pytam podopiecznych, mam takich, przynajmniej jednego rodzynka, czy co jadłeś, to mi wmawia, że nic nie jadł. Nic nie zjadłem, żadnego śmieciowego jedzenia. Tylko to, co tam miał zjeść, a waga na przykład idzie w górę. No i dopiero później się okazuje, że no dobra, bym tam zjadł sobie w McDonaldzie frytki. Tylko frytki. No z bułką. Jedną. No dobra. No dobra, jeszcze wziąłem XXL nuggetsy, tak? No i jeżeli tak do tego tematu podejdziemy, no to wiadomo, że tych efektów nie będzie. No. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze, policzcie sobie kalorie, ile spożywacie. Tak też można zrobić. Jeżeli nie chcemy się tak bardzo mocno w dietę bawić, to po prostu, czy jeżeli to, co spożywam w tym momencie, nie powoduje zwiększenia mojej wagi, tylko od jakiegoś czasu mam konstantną wagę, no to po prostu zacznijmy od tego jedzenia troszkę odejmować. I nawet ten cukier, który słodzimy sobie codziennie, kawę tu dwie łyżeczki cukru, do herbaty dwie łyżeczki cukru, do tego zjem batonika,
No to jak to sobie odejmę, no to w skali tygodnia zrobi mi się różnica kilkuset kalorii, no i to już może mieć pozytywny wpływ. Tak, No też. ale nie oszukujcie, nie kłamcie, bo no jeszcze nie znaczy, znalazłem generalnie takiego ludzie kłamią powietrza, samych od którego siebie, się tak? Nie? tyje. Tak. Jadłeś coś, nie jadłem. No to ja po prostu pytam się zawsze, gdzie takie powietrze, które takie kaloryczne jest. To ten w Czarnobylu, bo uran jest generalnie bardzo kaloryczny tam. No. Nie, no naprawdę. Teksty też powiedziałeś, że to nie tak naprawdę nie okłamujecie swojego trenera, tylko okłamujecie samych siebie i pretensje później możecie mieć tylko do siebie, ale reklamę złą robicie nam trenerom. Też dla nas niekorzystnie wpływa. Znaczy tak, też często błędem jest to, że osoby po prostu chcą za agresywną redukcję robić. Na przykład stąd te wszystkie diety 1000 kalorii, czy te wszystkie takie posty tam właśnie tej Dąbrowskiej, że na przykład tylko na sokach. I to generalnie nie jest zbyt dobry pomysł. Po pierwsze, rozkład makroskładników jest kiepski, zaraz o nim będziemy mówić. Ale też to jest po prostu skazane na to, że ta dieta się skończy i wrócimy do naszych pierwotnych nawyków i po prostu nie będzie miało racji bytu, tak? Więc ta nasza po prostu wiedza o tym, ile rzeczywiście my czegoś jemy, tutaj jest bardzo, bardzo skuteczna. I tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w stanie, nawet jeśli mamy taką wielką ochotę na to, żeby zjeść te śmieciowe żarcie, tak? To możemy sobie to po prostu sprawdzić. I jak możemy bardzo szybko wejść na tabele kaloryczne i wpisać sobie McDonald's tabele kaloryczne i sobie sprawdzić dokładnie co ile ma, jest, oni mają obowiązek, że tak powiem, to podawać i możemy sobie po prostu szybko sprawdzić co ile ma. I na przykład Big Mac ma 524 kalorie i jesteśmy w stanie to policzyć, możemy to sobie spokojnie wprowadzić do diety. To jest takie, bardzo często jak są diety rozpisywane, to 500 kalorii to jest takie śniadanie, tak? Posiłek. Tak, no, to jest jeden sam posiłek zazwyczaj, więc naprawdę da się to gdzieś tam wprowadzić do tej diety, jeśli rzeczywiście wiemy ile jemy, tak? Nie mówię o tym, że każdy musi liczyć każdą kalorię, ale żebyśmy byli po prostu świadomi tego, ile my rzeczywiście jemy. Bo większość osób zawyża to, ile zużywa energii, i większość z nas zaniża to, ile rzeczywiście zjedliśmy. I większość badań też to pokazuje, że bardzo dużo osób gdzieś tam zaniża to właśnie, ile rzeczywiście zjadło. I tam gdzieś tam 600 nawet kalorii to jest zaniżone jakby naszego przeświadczenia, że ile rzeczywiście zjedliśmy, tak? No ale to też dlatego myślę, że co tam wspomniałem wcześniej, że jakby bazujemy na odczuciu jakby napełnienia żołądka, że jakby zjemy batonika, to nie mamy pełnego żołądka, ale ten batonik nam dostarczy tyle kalorii, co prawie 100 gram ryżu, przypuśćmy, prawda? Ale jak zjemy 100 gram ryżu, no to jesteśmy napchani, w zależności kto jeszcze, no ale powiedzmy, że jednak jest to bardzo sycący posiłek. Bardzo sycący posiłek, a taki batonik zjemy i tak naprawdę no, to jakoś tam nas nie napchało bardzo. Możemy sobie zjeść jeszcze do niego parę innych rzeczy. Więc my dlatego zaniżamy, bo nam się wydaje, że skoro ja nie jestem nasycony, nie mam pełnego brzucha, to znaczy, że nie dostarczyłem dużo tych kalorii. No co bywa błędem. Tak, na przykład tak bardzo często ludzie mają przeświadczenie, na przykład, że ziemniaki są tuczące, nie? A one właśnie są bardzo sycące i mają bardzo mało kalorii na 100 gram, tak? Albo. Generalnie cukier najłatwiej jest, najprościej uproszczając, cukry dają najwięcej kalorii pod względem objętości, w sensie, że mało cukrów, nie najemy się, nie będziemy czuli się pełni, ale prawdopodobnie tych kalorii dostarczymy bardzo dużo. Znaczy zazwyczaj jest tak, że te produkty, które są bardzo gęste kalorycznie, to są połączenie tłuszczów i cukrów, jak na przykład czekolada, bo to jest i tłuste i słodkie, ale mamy takie właśnie przeświadczenie, że to jest głównie cukier, tak? No nie do końca, też bardzo często jest tak, że wszyscy właśnie winią też trochę cukier, a jak na przykład zobaczycie sobie na taki trend, że
ilość jakby otyłości, populacji otyłej, a ilość spożywania cukru, do pewnego roku jakby ta krzywa szła tak samo, czyli jakby była bardzo duża korelacja między ilością spożywanego cukru, a ilością otyłości, i w pewnym momencie się to zmieniło i zaczęło spadać, tak? Czyli zaczęło ilość spożywanego cukru zmalała, bo jednak ludzie zaczęli o tym gadać, ale dalej ilość, procent odsetek otyłości dalej rósł, nie? Więc jakby... Myślę, że teraz to jest powiązane właśnie z zwiększoną dostępnością do tych wszystkich fast foodów, do tych McDonald'ów, KFC i tak dalej, bo tam jednak tych tłuszczy też jest dosyć dużo, a mniej cukru, i dlatego może to też się trochę zmieniło. Jakby w momencie, w którym firmy zaczęły używać cukru, żeby zwiększyć to, jak coś jest smaczne, no to cukier był tym takim winowajcą, tak? A w momencie, w którym zaczęło się gadać, żeby nie dawać tego tyle cukru, no to zmniejszyli ilość cukru i zaczęli dodawać więcej tłuszczu. I wyszło na to samo, nie? Więc jakby ta jedna kaloryczność ostatecznie tutaj będzie miała największe znaczenie. I czy my to zrobimy z tłuszczu, czy z cukru, będziemy sobie odejmować, to będzie miało o wiele, wiele, wiele mniejsze znaczenie. Tak? No tak, tak. Tylko inaczej będziemy to odczuwać. Tak. Generalnie tłuszcz w porównaniu do węglowodanów też jest mniej sycący, bo to jest bardziej gęsty kalorycznie. Więc często te takie najbardziej tłuczące rzeczy to są po prostu słodkie i tłuste. Na przykład rogal świętomarciński, który ma tam 1400 kalorii czy ileś. Na przykład, nie? To jest zapotrzebowanie człowieka, niektórych ludzi dzienne, i to jest taki w sumie w jednym rogalu, nie? Więc warto po prostu sobie sprawdzać, ile rzeczywiście co ma kalorii, bo to naprawdę działa. Jak sobie porównamy różne diety, czy to było keto, czy to było high carb, low carb, czy jakieś inne rodzaje diet, to w momencie, w którym rzeczywiście policzyli dokładnie ilość kalorii, tyle samo schudli. Więc tutaj jest to niepodważalne po prostu. No, trochę łatwiejsze chyba. No, wydaje mi się łatwiejsze, prostsze, jak po prostu troszkę zmniejszymy dostarczane kalorie, a nie będziemy od razu, tak jak wcześniej mówiliśmy, zmieniać całkowicie nasze żywienie, bo no, jest to ciężkie. Tak. Ciężkie, wszystkie takie drastyczne zmiany są ciężkie. Czy to żywieniowe, czy to treningowe, jakieś inne, to wiadomo, że no, ciężko nam się zaadaptować. Okej, to teraz może rzeczywiście, jakby powiedzieliśmy o tym, że kaloryka jest najważniejsza, to teraz ta druga część, czyli makroskładniki. To może ty zaczniesz? Dobrze. Występują takie trzy makroskładniki, o których już wspomnieliśmy, czyli węglowodany, białka i tłuszcze. Takim głównym jakby źródłem energii, które sobie dostarczamy, to są właśnie te węglowodany, cukry. One jakby najszybciej się dostarczają nam energii. Na 1 gram takiego węglowodanu to mniej więcej zyskujemy 4 kalorie. Dlaczego ono jest takim głównym źródłem? No jakby najszybciej je strawimy, najszybciej dostarczymy do krwioobiegu tą energię w postaci glukozy, która później będzie jakby używana do procesów właśnie metabolicznych. Jest niezbędna też dla mózgu, nie? Niezbędna dla mózgu jest też. Tak, zgadza się, bo jakby właśnie my tam odżywiamy się, nasz mózg jakby właśnie głównie z tej glukozy, tam chyba jest, czekaj, żeby nie skłamać, ile procent. Nie, to jest mało istotne, ale... Nie pamiętam, ale spory procent jest właśnie też tam w mózgu zmagazynowany. Jest oczywiście tutaj zaraz osoby, które stosują keto, zaraz powiedzą, że jest, organizm może funkcjonować tylko na tłuszczach. To jest prawda, bo też są takie szlaki powiedzmy przemian metabolicznych, które pozwalają z tłuszczu tam pozyskać, tak? Ale jakby jeśli jest taka możliwość, to generalnie organizm będzie bezpośrednio jakby korzystał z cukru, tak? Do tego. Najprościej. To jest po prostu szybszy, łatwiejszy szlak dla organizmu do wykorzystania, nie? Dokładnie. No więc to węgle mniej więcej, no więc to takie źródło główne energii dla naszego organizmu.
w diecie takiej racjonalnej, to one powinny stanowić gdzieś tak chyba 50-60% spożywanych kalorii. I jeżeli tam dobrze pamiętam te dane, jakie były podawane, że taka najbardziej zrównoważona, to tak chyba 50-60% energii pozyskujemy właśnie z węglowodanów. Znaczy zazwyczaj tak to. Ale głównie to jest jakby dostarczają nam energii dla naszego organizmu. Też w zależności od sportu może to być więcej, mniej i tak dalej, ale to jest mniej więcej. Tak, około treningowo to też możemy później wspomnieć. Ogólnie, żeby jak najszybciej się zregenerować, no to właśnie przyjmujemy sobie węglowodany, czy przed treningiem, żeby mieć więcej energii na treningu, czy po treningu, żeby jak najszybciej zregenerować właśnie te zasoby energii, które mieliśmy w mięśniach, które zużyliśmy, czy w krwiobiegu, no to właśnie dostarczamy sobie to za pomocą węglowodanów. Takim drugim makroskładnikiem, bardzo istotnym i myślę, że najbardziej zaniedbanym, to właśnie jest białko. Przez większość populacji. Przez większość populacji, tak. Dlatego, że jakby mówi się tylko węglowodany, tłuszcze, a tylko jeżeli ktoś chodzi na treningi, tak naprawdę to sobie gdzieś to białko tam zaczyna wplatać i o tym białku, na to białko zwracać troszkę większą uwagę, co jest bardzo dużym błędem, bo to jest tak naprawdę taki podstawowy materiał budulcowy dla naszego organizmu. Wszystko mamy tu zbudowane z białka. Dodatkowo pełni funkcję nie tylko budulcową, ale także transportującą jako neuroprzekaźnik. Nasze impulsy nerwowe też dzięki białku zostają przekazywane z komórki nerwowej do komórki nerwowej. Dodatkowo jest transport za pomocą białek przez nasze błony wewnątrzkomórkowe, także no to białko jest bardzo istotne, a zaniedbane i dosyć mało ludzie z reguły, tak jakbyśmy się przyjrzeli dietom ludzi, no to tak przeciętnej osobie to tego białka jest stanowczo za mało dostarczanego. Tak, zazwyczaj jest tak, że ten stosunek jest na tyle zaburzony, że jakby głównym źródłem energii jest, wiadomo, u większości osób węglowodany i tłuszcze, a to białko jest na bardzo niskim poziomie, a jak sobie zobaczymy na osoby, które no generalnie mają tu fajną sylwetkę, to zazwyczaj to białko jest większe i zazwyczaj będzie to mniej tłuszcze. To jest zazwyczaj tak to będzie wyglądało. Zazwyczaj nie? Tak. Oczywiście tutaj są różnie, bo na przykład są na przykład kulturyści, którzy są na keto, więc jakby tutaj będą mieli bardzo niski podaż węglowodanów, będą mieli białko i tłuszcze, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, jakby te kalorie tutaj będą tym czynnikiem determinującym, tak? No, zgadza się. Takie uśrednione wartości, jakie powinniśmy sobie dostarczać, tak, osoba, która na przykład nie za bardzo ćwiczy, to chociaż tak 1,2 do 1,6 grama białka na kilogram masy ciała, czyli średnio tam ponad 100, tak jak dla nas, no to grubo ponad 100 gram powinniśmy przyjąć, a jeżeli ktoś ćwiczy siłowo, to są nawet do 2,2, 2,4 gdzieś tam widziałem. Ale to zazwyczaj przedział ten 1,6 do 2 gramów, nie? Do 2. Jest dużo tych metaanaliz, jeśli chodzi o tą podaż białka i gdzieś tam się podaje, że jak tam jest większa, to tam też troszkę to budowanie masy mięśniowej jest przyspieszone, ale to są dość małe różnice i generalnie konsensus spadł na właśnie taki 1,6, od nawet tam 1,8 do 2 gramy na kilogram masy ciała, że to jest optymalne dla osób, które chcą rzeczywiście zachować i budować masę mięśniową, ćwiczą siłowo i chcą lepiej wyglądać, mieć lepszą sylwetkę, to ten przedział 1,6 do 2 gramy na kilogram masy ciała jest najbardziej optymalny, tak? Tak, no i to oczywiście mówimy, że białko to nie są tylko suplementy diety, o których pewnie wszyscy zaraz sobie pomyśleli, że to nie jest tylko to białko w proszku, tylko chodzi o to, żeby dostarczyć jak najwięcej tego białka w naszym pożywieniu, tak? W mięsie, warzywach strączkowych, tak. W nabiale, a te białko takie jako suplement to traktujemy jako dodatek i też wiele osób jak zaczyna trening na siłowni, to zaraz się pyta, jakie białko powinni kupić, co tam jeszcze, bo wiedzą, gdzieś tam słyszeli, że to białko jest bardzo istotne. Zawsze ja polecam oczywiście suplementy białkowe, aczkolwiek zawsze najpierw się pytam, ile spożywają w ogóle białka na co dzień w posiłkach takich swoich. Ale większość swoich osób nie będzie wiedziała. Nie?
No większość nie będzie wiedziała, tak. Nie będzie wiedziała, skąd to białko w ogóle. Nie będzie wiedziała, ile tak naprawdę go Powiem spożywa. Nawet tak. Jeśli jesteśmy na redukcji i zależy nam na tym, żebyśmy nie chodzili cały czas głodni, to nawet dla niektórych osób niewskazane będzie branie suplementu diety, jakim jest odżywka białkowa, bo ona nie jest sycąca. Bo dostarcza. Tak, dostarcza kalorii, a nie syci. Tak. A generalnie białko w formie takiej klasycznej, którą byśmy spożywali, czyli właśnie na przykład z mięsa czy z roślin strączkowych, jest o wiele bardziej sycące. Generalnie białko, jeśli chodzi o produkty spożywcze, jest najbardziej sycące. Więc to też bardzo pomaga w tym, żebyśmy cały czas nie chodzili głodni. Bo jeśli nasza dieta głównie jest z węglowodanów i tłuszczy, to jest bardzo prawdopodobne, że jeśli będziemy na redukcji, będziemy mieć ujemny bilans kaloryczny, nawet używając głównie węglowodanów i tłuszczy, to jest duża szansa, że my będziemy generalnie głodni chodzić, tak? A jeśli tak? Tak, no bo 1 gram tłuszczy to 9 kalorii, więc zjemy sobie tam 100 gram i nagle mamy 9 kalorii. A nie jest tak sycące, tylko takie bardziej ciężko strawne, tak. Nie? Znaczy, no poniekąd jakby przez to jest troszkę bardziej sycące, ale jakby no... Dużo produktów potrafi być bardzo niewielkie objętościowo, a mieć bardzo dużo kalorii, właśnie ze względu na ilość tłuszczu. Mhm. Więc tutaj warto jest, że tak powiem, na to zwrócić uwagę. No i tak jak mówiłem wcześniej, jednak to białko jest bardzo sycące. Jak zjemy sobie na przykład 200 gram kurczaka, które nam dostarczy niewiele generalnie kalorii, on będzie bardzo sycący i wcale nie będziemy chodzić cały czas głodni, tak? Więc warto jest, jeśli chodzi o kompozycję w ogóle posiłków, zadbać o to, żeby w każdym posiłku było to białko. Czyli podając przykład, na przykład nie, ja mam, ważę 100 kilo, czyli potrzebuję około 200 gram białka, no to teoretycznie powinny mieć, jak na przykład miałem 4 posiłki, no to chcę mieć 50 gram białka w każdym posiłku. To jest bardzo sycące. Dlatego właśnie tu akurat suplementy bywają przydatne, tak. Bo też zawsze tłumaczę, że no, ciężko jest zjeść dużo białka, bo jest właśnie sycące, zapychające, dlatego wtedy, kiedy nie jesteśmy już w stanie zjeść tam tyle kurczaka, czy tyle nabiału czy soi, warzyw czy strączkowych, to wtedy tak. To wtedy, no, ile mogę, to zjadam, a mogę sobie dodatkowo taką odżywkę białkową zażyć i jakoś ten bilans tego białka wyrównać. Taka jest definicja generalnie suplementów, ilość tak? To jest uzupełnienie dobrej diety, a nie podstawa dobrej diety, tak? Zastęp. Tak. To musimy sobie też zapamiętać, że te wszystkie środki są ok, ale to nie jest taka podstawa, tylko musimy się jakby najpierw ogarnąć z naszym odżywianiem, a tylko ewentualnie później do tego dobrać sobie odpowiednie suplementy, żeby te nasze zyski, czy to w masie, czy ogólnie w samopoczuciu, w redukcji, były jak najlepsze. No, znaczy ja mówię, jak ty jesteś na redukcji i na przykład czuje się cały czas głodny i na przykład bierze odżywkę białkową, to warto by było jednak właśnie wyeliminować tę odżywkę białkową i dostarczyć to białko z innych źródeł, tak? Z takich normalnych źródeł. No przy redukcji to tak. To może się okazać, tak, że nagle już nie będzie chodził głodny cały czas, tak? Ale większość raczej na siłowni, bywalców na siłowni, którzy się pytają o białko, to nie bardzo ci, którzy są na redukcji, tylko ci, którzy chcą zbudować masę i chcą jak najwięcej jeść. Tak. Żeby tej masy zdobyć, no to wtedy oni, no ciężko jest jednak, tak jak sam wiesz, no 200 gram białka zjeść z kurczaka, to życie powodzenia. Kilogram kurczaka. Naprawdę. Da radę. No da radę. Jesteś taki wielki, masz taki bęcel jak ty. To da radę. No. Ale ogólnie taka odżywka, no, bywa pomocna. Tak. Generalnie no, suplementy bywają pomocne, ale no, większość osób o wiele za bardzo jakby o wiele za bardzo myśli o suplementach, zamiast zacząć myśleć właśnie pierwsze o makroskładnikach i o kaloriach, nie? To jest jakby ten podstawowy podstawowa kwestia, jeśli chodzi o ogólnie skuteczność tej diety redukcyjnej, tak? I tutaj nawet jest mniej istotna ilość posiłków. Niektórzy robią redukcję na 2, 3, 4, 5, 6. Jakby to też ma mniejsze znaczenie, co bardziej też nam pasuje w ciągu dnia też, tak? Więc jak ktoś nie ma czasu po prostu jeść, to niech to będą te mniej posiłków, a większe, tak?
tylko żeby rzeczywiście to się zgadzało z tą kaloryką, tak? No zgadza się. No nie ma co też właśnie, tak jak mówisz, zmieniać. No nieraz nie możemy zmienić swojego tak. dnia, no to nie ma co rezygnować, bo stwierdzić, a nie wiem, jestem kierowcą, nie dam rady tego jakoś ogarnąć. No tylko spróbować właśnie jakoś tak dostosować te posiłki, a to jakieś szejki sobie porobić, żeby jakoś to wszystko unormować w miarę. Więc jeśli generalnie się makroskładniki będą zgadzać i kalorie się będą zgadzać, to się wszystko będzie zgadzać. Niezależnie od tego właśnie, czy będziemy mieć 3, 4, 5, 6 posiłków dziennie i tak dalej. Więc tutaj ostatecznie to jest najważniejsze, nie? Jeszcze nie powiedzieliśmy za bardzo o tłuszczu. Tak, no tłuszcze to właśnie tak już wcześniej dosyć dużo tłuszczu, jak wspominaliśmy. A jeszcze przy białku, no oprócz tego, że to jest tam 1,6 do 2 gramy, to mniej więcej też powinno stanowić jakieś tam 15-20% tej kaloryczności z całego naszego posiłku. Więc przechodząc do tłuszczy, one teoretycznie też powinny stanowić 15-20% jakby naszej podaży kaloryczności, więc możemy sobie na przykład dobrać węglowodany na takiej zasadzie, że najpierw policzymy białko, ile musimy spożyć, wyliczymy z tego kalorie, no i kiedy dodamy do tego te 20% tłuszczu, no to co nam zostanie, no to mogą być węgle, przypuśćmy. Tak jakbyśmy sobie wyliczali makro. Tak, znaczy ja sobie wyliczam makro tak, że liczę, ile mam kalorii, liczę sobie białko i zazwyczaj tak i tak mi tłuszcze i te węglowodany różnie wyjdą, ale jakby to są te dwie rzeczy, które w sumie obliczam, nie? Czyli ile powinienem mieć spożywać kalorii, bo tak i tak to tłuszcze będą, tak i tak te węglowodany będą i czy to będzie troszkę mniej procent, czy troszkę więcej procent, to tak jak mówiliśmy wcześniej, to ma mniejsze znaczenie, więc jakby zawsze wyliczam to w ten sposób, że białko, kalorie i reszta to jest już jakoś samo też mi się troszkę to wyliczy, nie? Tak. No tłuszcze są najbardziej, jakby największym nośnikiem energii, w sensie na 1 gram tłuszczu przypada aż tam około 9 kilokalorii, czyli łatwo sobie policzyć, że jak będziemy jedli bardzo, bardzo tłusto, no to tych kalorii będziemy dostarczać dosyć dużo w porównaniu z białkiem czy z węglowodanami, ale one nie możemy jakby nie spożywać tłuszczu. One są nawet lepiej zrezygnować z węglowodanów w jakiejś tam mierze, niżeli z tłuszczy, dlatego że one są potrzebne dla naszej gospodarki hormonalnej, w szczególności dla pań. Często te panie jakby nie lubią jeść tłusto, jak widzą golonkę albo coś w stylu, to od razu uciekają. No, oczywiście przesadzam golonkę, no ale chodzi ogólnie o tłuszcz, że ten tłuszcz powinny spożywać, dlatego że no, gospodarka u kobiet jest bardzo zależna od hormonów, bardziej niż u mężczyzn. Tym bardziej, jeżeli chodzi o kobiety, które by się starały na przykład o dziecko, jakieś problemy tutaj mają z tymi hormonami, no to to odpowiednie żywienie i odpowiednia podaż tłuszczy jest bardzo istotna. Dodatkowo też... A często najbardziej restrykcyjne diety wprowadzają. Tak, tak z doświadczenia. Nie wiadomo co zrobić, no bo chcą mieć jak najszybciej jakieś efekty. No tylko, że akurat u kobiet to jest no, trochę grubszy temat, trochę gorzej mają kobiety akurat niż my, mężczyźni, jeżeli chodzi o budowanie sylwetki. To jakby nie jest tak, że mają mniejszą możliwość budowania tej sylwetki, mają taką samą jak my. No tylko u nich jakby stosunek tej tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej jest troszkę inny. Jest większa ilość tkanki tłuszczowej jest generalnie średnio u kobiet. Jakby ten przedział jest troszkę inny, tak? Tak, żeby one zdrowo funkcjonowały, tak, bo właśnie tak wracając do tego, że one mają duże zapotrzebowanie na te tłuszcze. Tak. Więc one powinny właśnie ich spożywać. Znaczy tak i tak to nie jest, jakby udział włączny w diecie nadal nie jest, który jest potrzebny, żeby dobrze funkcjonować, to tak i tak nie jest dużo. Jakby niewiele... No myślę, że tutaj te 15-20% myślę, że mogłoby być te odpowiednie. Wystarczające, tak. U facetów może być czasami mniejsze. Zjedzą jedną łyżkę masła orzechowego i jest gitnie. Tak. Nie stronią panowie raczej od tłuszczu. Tak. Więc jak... No ale ogólnie bardzo istotne są tłuszcze, także nie unikamy tłuszczy, potrzebujemy ich, żeby nasza gospodarka hormonalna odpowiednio pracowała, żeby dobrze przyswajały się witaminy niektóre, także
Nie unikajcie, spożywajcie, tylko dostosujcie sobie do pozostałych makroskładników. Mówię. Wiadomo, że te zdrowe tłuszcze też będą lepsze, tak zwane, czyli tam z ryb, czy z oleju zamiast tam słonecznikowego, to jak z jakiejś tam oliwy, z oliwek. Orzechów czy coś, tak? Orzechów, tak. Tak. Będą miały lepszy wpływ, ale... Tak, ale też właśnie bardzo często ludzie wpadają w taki błąd, że na zasadzie okej, okay, orzechy są zdrowe, no to mogę jeść, tak? I bo to w takim razie jakby takie założenie wychodzi, że no to nie będę, że to jest mniej kaloryczne. Jak coś jest zdrowsze, tak, to jest, wychodzą ludzie z założenia, że to jest mniej kaloryczne. No nie, jakby to jest na przykład orzechy, nasiona, mimo tego, że są zdrowe, no jednak są bardzo kaloryczne. Więc jeśli ktoś przez zawartość wysoką tłuszczu. Tak, przez zawartość wysoką tłuszczu, więc po prostu warto po prostu na to patrzeć, nie? Bardzo często jest tak, że osoby właśnie przechodzą na dietę, zaczynają jeść zdrowo, tak, i po prostu zamieniają te takie rzeczy na właśnie jakieś tam nasiona, jakieś tam orzechy i ostatecznie jeszcze więcej kalorii spożywają, tak? Tak, no bo jak się pytasz, czy coś tam podjadała na przykład, nie, no nic nie podjadałam, trochę orzeszków jadłam. Tak. I na przykład miseczkę orzeszków. To jest taka, jedna paczuszka, taka 100 gram, to ma chyba z 600 coś, czy 700, jakoś tak mniej więcej. No, zależy tak od paczuszki, ale ogólnie rzecz biorąc dużo. Czyli mimo, że jakby wydaje nam się, że to jest zdrowe, że możemy zjeść, że tego nie jest dużo, to przez to, że tam jest duży tłuszcz, no to wracając do tej naszej redukcji, do tego ujemnego bilansu, możemy się nieźle przejechać, jak zjemy sobie tam parę orzeszków co wieczór tak, do serialu. Bardzo, generalnie bardzo łatwo jest dostarczyć bardzo dużo kalorii właśnie z orzechów, z tych takich przekąsek, czy to nawet zdrowych. Często na przykład te zdrowe batony to jest orzechy i miód, tak? Tak. Więc czyli potrafią mieć, tak, więc potrafią mieć bardzo dużo kalorii. I to, że to są zdrowsze, tak, te tłuszcze, to nie zmienia to tego faktu, że nadal spożyliśmy dużo kalorii, tak? Dokładnie. Więc jakby podsumowując te wszystkie nasze wywody na temat redukcji, to trzeba pilnować przede wszystkim podaży kalorii, czyli bilansu kalorycznego. Jeżeli chcemy być na redukcji, to musimy być na lekkim minusie. Takim, jak mówiłeś, może być 300-500, myślę, że nawet 200 bez podjadania w weekendy też już będzie dobrze. No chyba, że na przykład nasz dzień, to też trzeba zwrócić uwagę, że dzień do dnia się nieraz różni. I jeżeli przypuśćmy od poniedziałku do piątku jestem na minusie 200, ale mam pracę, gdzie dużo chodzę, dużo kalorii spalam, a później mam weekend i ja w weekend siedzę w mieszkaniu przed telewizorem, no to wiadomo, że to moje zapotrzebowanie też będzie inne i wtedy może się okazać, że mimo, że dalej zjem tą samą ilość kalorii, to okaże się, że jestem na plusie. Mi na przykład zegarek podaje na przykład, że w ciągu dnia, w tygodniu tam mam 3500, zapotrzebowanie, a w weekend mam 2700 na przykład. No. Więc potrafi to być naprawdę duża różnica czasami. Więc tutaj no, trzeba to po prostu dostosować do siebie wtedy, nie? Tak. W szczególności, gdzie mamy dzień treningowy, albo dzień bez treningu, to też jest duża różnica, więc też trzeba sobie to tak dobrać, żeby w danym dniu odpowiednią ilość kalorii dostarczyć. Tak, ale też się nic nie stanie, jak na przykład ten jeden dzień na przykład ten bilans kaloryczny będzie na przykład minus 500 ze względu na trening, a w inny dzień będzie minus 200, tak? Tak, właśnie, bo ten liczy się ten łączny tygodniowy, ten bilans kaloryczny ujemny. Z takiego praktycznego punktu widzenia ja, jeśli chodzi o tak jakby tempo redukcji tkanki tłuszczowej, polecam, żeby to było 1% na miesiąc do 1% na tydzień, że to już jest wystarczające. Wszystko, co jest powyżej, to jest może być zbyt agresywne. Możemy się źle czuć. Złe samopoczucie, mniej energii, mniej siły. I poza tym później te różne momencie, kiedy przestajemy być na tej naszej diecie, to te efekty jojo często są, dlatego że nagle zaczynamy spożywać dużo, dużo większą ilość kalorii, nadrabiamy sobie te nasze ciężkie dni, które myśleliśmy przeżyć, będąc na jakimś tam bilansie kalorycznym. Tak. Dlatego, tak jak mówiłem wcześniej, osoby, które są najskuteczniejsze, jeśli chodzi o dietę, to są osoby, które nie przychodzą na taką tą przysłowiową dietę, tylko właśnie po prostu
zmieniają stopniowo te nawyki żywieniowe na lepsze. Stopniowo więcej warzyw, stopniowo więcej gdzieś tam tego białka, zaczynają dbać o białko, zaczynają troszkę bardziej patrzeć na to, co jedzą, ile jedzą, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Zaczynają coś tam trenować. I te osoby zazwyczaj są skuteczne, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, bo często osoby po prostu przychodzą na dietę i na przykład to wywalam chleb. Kocham chleb, ale wywalam chleb. No, to nie ma po prostu racji bytu, no bo po prostu ta osoba prędzej czy później zje cały bochenek. Tak, a poza tym trzeba też dobrać, no bo większość z nas ma rodzinę, tam żonę, dzieci, no i często spożywamy to, co inni też spożywają, no bo szykuje się dla wszystkich jednakowo. Tak. No to też no ciężko jest nagle zmienić żywienie dla całej rodziny, więc nie musimy od razu zmieniać drastycznie tego naszego odżywiania, zmieniać wszystkich składników, tylko zmniejszyć ilość chociaż, tak? Czyli albo nie... po prostu troszkę zmienić, na przykład, nie wiem, gotujemy dla nas, dla całej rodziny, tak? I na przykład zamiast używania ileś tam oleju na przykład do smażenia, no, używamy troszkę mniej, tak? Albo zwiększamy udział tam białka, czyli na przykład zmniejszamy tam ilość tłuszczu czy węglowodanów na korzyść troszkę większej ilości białka, tak? I na przykład w ten sposób możemy lekko, stopniowo regulować to, ile rzeczywiście tych kalorii jest w tej diecie, tak? Tak, bo często się osoby zniechęcają, bo mówią, o jak ja teraz tu całą rodzinę, obiad dla całej rodziny, a ja będę sobie musiał robić coś oddzielnego. No to wcale tak nie jest, tylko właśnie te drobne zmiany, tak, o których wspominaliśmy wcześniej, tutaj będą, myślę, że kluczowe. Tak. Dlatego, że tych drobnych zmian jest nam się łatwiej przytrzymać niż jakichś tam dużych, milowych kroków. Tak. No i ważne też, żeby po prostu, znaczy ważne jest, żeby trenować, ale często osoby przeceniają to rzeczywiście, ile ten trening wnosi do tego bilansu kalorycznego. Jakby to jest coś, co nam będzie wypłacać dywidendy, tak? Że my będziemy mieć więcej trochę tej masy mięśniowej, będziemy zużywać więcej energii przez tą masę mięśniową i to nam pozwoli łatwiej być w tym bilansie kalorycznym ujemnym, tak? Ale to nie jest tak, że my sobie możemy wtedy folgować, o tak, nie? Bo czasami tak osoby wychodzą z takiego założenia, skoro trenuję, to mogę jeść, że tak się wyrażę, jak świnka. Ale no tak jak mówisz, weźmy średnio trening z podopiecznym trwa godzinę, niech on tam chwilę na tym rowerze jeszcze pojeździ, niechby to będzie półtorej godziny, dwa razy w tygodniu to mamy 3 godziny aktywności, które nam spalą dodatkowo do 1000 kalorii powiedzmy. No i teraz jeżeli ktoś uważa, że może przez resztę w ciągu 7 dni przez resztę godzin robić co chce, bo był 2 razy na treningu, no sami sobie odpowiedzmy, jest to niemożliwe. No nawet jakby spalił, nie wiem, po 1000 kalorii na tym treningu i wyszłoby mu 2000, a później resztę dni będzie sobie jadł jak chce. Ja 2000 to mogę w jednym posiłku obalić. No. I zapijesz piwkiem i tak. Nie, to jest trening, ma jakby na trening patrzymy jako na wydatek energetyczny, oczywiście, jeżeli patrzymy pod względem redukcji, jako budowanie masy mięśniowej, co ma oczywiście wpływ na redukcję, ale bardziej u tych tak jakby z podopiecznymi, tymi co dopiero zaczynają, to jest jakby po prostu taki zdrowotna forma. Chcemy, żeby oni się poruszali, żeby... To jest jakby też długoterminowe podejście, a nie krótkoterminowe, o tak, nie? Tak, jak chcemy krótkoterminowe, to możemy iść na zajęcia grupowe typu HIIT, natrzaskać tam 500 kalorii 2 razy w tygodniu. Będziemy zmęczeni, będziemy mieli troszkę ujemnego bilansu przez te 2 dni, a strzelam, że przez pozostałe dni i tak nadrobimy to wszystko. Też dodatkowo warto jest nadmienić właśnie, że często, szczególnie osoby otyłe, mają taki inną reakcję na aktywność fizyczną, jeśli chodzi o łaknienie. Często jest też tak, że osoby, które mają otyłość i jak zaczną bardziej intensywny trening, to nie wprost proporcjonalnie zwiększy im się łaknienie. I te osoby właśnie zazwyczaj mają tak, że idą na trening, robią 500 kalorii, spalają w trakcie treningu i zjadą 1000 dodatkowe. Bo tak im wzrosła ta chęć po prostu do zjedzenia większej ilości kalorii. Jest po prostu takie zaburzenie, taki dysonans troszkę u tych osób,
tylko czasami warto jest właśnie zacząć od dołu. Jak my ostatnio robiliśmy ten odcinek o szlakach energetycznych, to właśnie fajnie, żeby te osoby zaczęły od tego dolnego pułapu, czyli od bardzo spacerów, od prostych aktywności fizycznych, powoli, lekko wprowadzać ten trening siłowy, a nie od razu jakieś tam ostre ćwiczenia, ostra redukcja. Potem wiesz, też te osoby mają potem wisłą skórę i potem na przykład jeszcze też wracają na przykład do tej swojej pierwotnej wagi. Ale to też jest bardzo zniechęcające, tak. No bo dla osoby otyłej taka aktywność wysokiej intensywności no może być bardzo bolesna też, nie? No ta masa jest jednak dosyć spora, te stawy mają jakąś tam ograniczoną wytrzymałość, więc później zaczynają boleć nogi, boleć właśnie stawy, kolana i no szybko się zniechęcamy do tego wszystkiego. Tak. Też jakby tutaj... Dlatego lepiej... No, powiedz. Zacząć od tak. Delikatnych spacerów. Chodzi o taką regularną aktywność, a nie tylko o dwudniową, a bardzo intensywną. Tak. Też bardzo często, znaczy jakby to nasze takie myślenie stricte, jeśli chodzi o otyłość, o większym obciążeniu stawowym, też nie do końca jest dobre. Częściowo jakby to jest prawda, że to obciążenie jest większe, no tak, ale też wynika to z jakby zmian też metabolicznych. Te osoby mają większą ilość tak zwanego low grade inflammation, czyli takiego stanu zapalnego ogólnego w ciele, bo jakby jednak otyłość to nie jest tylko nadmiar tkanki tłuszczowej, ale to też są różne zmiany metaboliczne, często też zmiany przy okazji na tle na przykład cukrzycowym i tak dalej, więc jakby nie myślimy o otyłości, na pewno będziemy ten temat jeszcze poruszać, bo otyłość jest o wiele bardziej skomplikowana niż tylko ilość kalorii, nadmiar tkanki tłuszczowej i tyle. To jest o wiele bardziej skomplikowany jakby problem, też społeczny i tak dalej. Na pewno będziemy go poruszać, ale to jest... Tak, nawet ostatnio rozmawiałem z trenerem tu ode mnie na temat tego, że tkanka tłuszczowa powoduje powstawanie właśnie stanów zapalnych w organizmie i degradacji, zwiększania degradacji stawów, krążków międzykręgowych, etc. Tak, więc jakby tutaj czyli... o otyłości też myślimy właśnie bardziej jako o takiej chorobie ogólnego ciała, metabolizmu i tak dalej, aniżeli tylko i wyłącznie o tym, że to jest nadmiar masa. Tak, że to jest masa większa, nadmiar tkanki tłuszczowej. To jest bardzo wiele jakby problemów nakładających się na siebie i mówię, to nie chcę jakby tak też tego tematu... No jest to choroba, tak, nie chcę to nie tak. Jest. Coś, co można bagatelizować, tylko podejść do tego trzeba poważnie. Tak, tutaj często też jest problem z tym, że te osoby nie są leczone, gdzie na przykład są potrzebne jakieś tam już interwencje różnego rodzaju, już są jakieś tam powikłania i tak dalej. Często to jest bagatelizowane, tylko się mówi tym osobom, że powinny po prostu schudnąć i tyle. I jakby zostawiane są samym sobie. Więc jakby tutaj nie chcę bagatelizować tego tematu, ale też po prostu to nie na ten odcinek trochę. To jest o wiele bardziej szerszy też problem, więcej specjalistów w ogóle w to powinno zostać wciąganych do jakby tak pracy z taką osobą. Ale prawda jest też taka, że w momencie, w którym osoby rzeczywiście są otyłe, jakby były na ujemnym bilansie kalorycznym, to tak i tak schudną. Jakby to jest niezaprzeczalne jakby tutaj prawda, ale to nie zmienia faktu, że często te osoby wymagają jakby o wiele szerszego spektrum jakby pomocy zarówno medycznej, jak i psychologicznej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, nie chcę bagatelizować tego tematu, ale to jest też troszkę dużo więcej, że tak powiem, do powiedzenia jest na ten temat. No, zgadza się. Tak, więc jeśli chodzi o właśnie redukcję, jakby tak podsumowując to wszystko, jeśli planujemy redukcję tkanki tłuszczowej na poważnie, tak, to najważniejsze jest, żeby stopniowo zmieniać nawyki nasze żywieniowe, żebyśmy stopniowo zaczęli być bardziej świadomi tego, ile rzeczywiście my spożywamy tych kalorii. Świadomie podchodzić do tego, ile rzeczywiście my zużywamy tych kalorii, wprowadzić trening siłowy, dbać o te makroskładniki, żeby ich rozkład był w miarę przyzwoity, tak? A, nie wspomnieliśmy też, alkohol też ma dużo kalorii.
To są te grzeszki, o których mówiliśmy tak. wcześniej. Tam jest 7, na 1 gram jest 7 kilokalorii, więc też bardzo dużo potrafi być niepomocny w tej naszej redukcji. No i wszystkie napoje też, bo też o tym tak nie mówiliśmy, tylko raczej o posiłkach, a nie o różnych sokach, o Coca-Coli, o innych takich napojach słodkich, że one też dostarczają dużo kalorii. A są totalnie niesycące. No właśnie. Tak, więc wydaje nam się, że wypijemy, wydalimy i możemy ile chcemy. Tak, zwykłe jakieś tam latte potrafi nawet po 300 kalorii mieć. Jeśli jest z cukrem i jakimś tam. No więc dodatkowym... jakby tak, podsumowując to wszystko, to trzeba się przyjrzeć tym naszym posiłkom i zacząć delikatnie jakby usuwać te najbardziej zbędne elementy. Tak. Trochę mówię, to jest jakby stopniowa korekta jakby trasy naszej, tak? Że stopniowo patrzymy na to rzeczywiście, co jemy, stopniowo patrzymy, co jemy, ile jemy, ile to ma kalorii i czy czasami nie zdarza się tak, że mamy dużo jakichś takich nieprzemyślanych, impulsywnych jakby nawyków żywieniowych, które ludzie często nie są świadomi nawet tego, że takie mają, tak? Jak coś leży, to jem, tak? Na przykład. Leży jakiś no tam... Tak, to sumienne przyjrzenie się temu wszystkiemu, całemu naszemu dniu od rana do wieczora, bo często właśnie kontrolujemy się tam do późnego wieczora, a wieczorem coś tam przed telewizorem nieświadomie zjemy czy wypijemy, to może się okazywać, że na przykład tutaj jest ten taki największy nasz problem, że jakby to nasze jedzenie może być w miarę dobre, ale gdzieś tam jakiś taki dodatek powoduje, że no wszystko idzie nie tak, jak powinno. I tak jak mówiłem wcześniej, warto jest nie tylko wagę, że waga potrafi być bardzo myląca, te zmiany takie w ilości wody i tak dalej, te takie wahania wagowe potrafią być bardzo duże, więc warto jest jednak jakby dodatkowo właśnie mierzyć sobie wody, czy robić na przykład zdjęcia w lustrze, żeby po prostu widzieć po prostu zmiany. Czasami właśnie jest tak, że nie schudli, znaczy nie na wadze tam stoi albo bardzo wolno, a na przykład rzeczywiście jak pomierzymy sobie te obwody, to przy okazji obwody też są bardzo dobrym wyznacznikiem zdrowia tak jakby ogólnego, jest czynnik ryzyka zbyt duży tam obwód talii w stosunku do bioder na przykład, więc warto po prostu to mierzyć i to będzie naszym nawet lepszym czasami wyznacznikiem niż ta nasza waga. Tak, no i to właśnie w momencie, kiedy ta nasza waga nie rusza się tak, jakbyśmy chcieli, no to może się okazać, że te obwody pokażą, że wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje i że to, co robimy, jakby zmierza w tym wyznaczonym przez nas kierunku. No nie pilnujmy samej wagi, bo samą wagę to tak jakbyśmy pilnowali wskaźnika BMI, tak, który też właśnie wiadomo, a propos... że jest zgubny. Tak. Tak, a propos wskaźnika BMI, miałem klientkę, która teoretycznie była w BMI cały czas na tym pułapie, zaraz jakby tam nad otyłością, że już jest jakby na granicy, ale cały czas jest otyłość. No i właśnie w toku tam współpracy, gdzieś tam na przykład przez długi moment tam waga w zasadzie stała, tak? No ale jak sobie rzeczywiście mierzyła te obwody, to się okazało, że cały czas obwody maleją. Okazywało się, że cały ten profil, jeśli chodzi o badania krwi i tak dalej, cholesterol, to wszystko jakby się zaczęło poprawiać. Więc jakby to jest dobry tok, tak? My wiemy, że jednak to, co robimy, jest skuteczne. No ale cały czas jednak z tyłu głowy większość ludzi ma, że chcą tą wagę, tak? A czasami jest tak, że ta waga nie jest aż tak precyzyjnym narzędziem. Wystarczy spojrzeć, jak wejdziemy na siłownię. U nas wiele podopiecznych się pyta tam na przykład o wagę danego trenera i się okazuje, że waży ktoś, mój podopieczny, tyle samo co ja, podobnych gabarytów, a mnie w ogóle nie widać brzucha i jakichś tam dodatkowej niepotrzebnej tkanki, a u niego, mimo że waży tyle co ja, czy nawet troszkę mniej, to się okazuje, że gdzieś tam ten brzuch mu sterczy i tak dalej. Mimo że w wskaźniku BMI będziemy na tym samym poziomie, nie? Tak. A jakbyś spotkał takie dwie osoby na ulicy, to byś powiedział, kurczę, ten to jest otyły, a ten wcale nie. Tak.
A wskaźnik No BMI pokażę. ja teoretycznie nie mam w BMI, mam nadwagę chyba, z tego co pamiętam. Nie liczyłem tego osoby. No, No, ty jesteś więc. jeszcze dosyć wysoki, to ci to trochę Ale pomaga. też. Tak, ale tak i tak jest, nadal mam tam według oficjalnie nadwagę, nie? No. Więc jakby to BMI nie jest najlepszym wyznacznikiem. Ci bardziej, znaczy dobrzy lekarze o tym wiedzą i jakby też wiele innych właśnie czynników często będą mierzyć, właśnie obwód talii, profil właśnie badania krwi i tak dalej, to wszystko, lipidogram będą sprawdzać, a nie tylko i wyłącznie BMI, żeby stwierdzić, czy coś tam jest, czy rzeczywiście mamy się przejmować tą otyłością, czy nie. No, ale jakby, tak jak mówię, jakby to jest, waga nie jest jedynym wyznacznikiem i trzeba troszkę bardziej szerzej do tego po prostu podejść. Dokładnie. I to tak jak przy większości rzeczach, nigdy nie jest tak, że nic nie jest tak proste, na jakie wygląda, ale też nie jest tak bardzo skomplikowane, jak nam się wydaje. Zawsze to tak trzeba Generalnie sobie też uśrednić. tak, my staramy się też jakby to właśnie upraszczać, bo też mam wrażenie, że jeśli chodzi, jak wejdziemy właśnie na jakiegoś Instagrama czy na coś innego tego typu, to jakby tych teorii i filozofii jakby związanych z dietą jest mnóstwo. Czy to keto tutaj, że coś tam, że tłuszcze się nie odkładają, coś tam, albo że intermittent fasting, że to jest jakiś cud, że ci w ogóle mózg zacznie pracować na dwukrotnie większych obrotach albo coś. No nie, jakby to wszystko jest, są takie filozofie dopisane, powiedzmy sobie. Nie? Tak, no wiadomo, że każdy rodzaj diety, będziemy tam jakiś inny wpływ, będziemy mieli może trochę inne, lepsze, gorsze samopoczucie, czy właśnie te okna żywieniowe gdzieś, no ale to też nie jest dla każdego. No, przypuśćmy, jak ktoś ma jakąś cukrzycę, to też musimy dostosować do niego te nasze odżywianie. Nie możemy mu robić nie wiadomo jakich postów, albo nie wiadomo jakich My dużych też nie posiłków. jesteśmy dietetykami klinicznymi, tak? Więc jakby tutaj Tak, nie mówimy pod tym oczywiście. kątem, ale jakby jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, to najlepsza będzie dieta taka, która nam się wydaje najmniej restrykcyjna dla nas, tak? Bo ona musi być restrykcyjna, żeby rzeczywiście było mniej kalorii, ale ona musi być na tyle mało restrykcyjna, żebyśmy mogli się jej trzymać przez długi czas, nie? Jakbyśmy mogli funkcjonować na niej, nie będąc cały czas w stresie, w depresji, że kurczę, mam dietę, tego nie mogę, tego nie mogę. Tylko normalnie sobie funkcjonować, ze smakiem zjadać to, co możemy. Tak, do tego dużo osób zaczynając na przykład od stycznia nowe postanowienia, zazwyczaj zaczynają ostro, w lutym się to już kończy. Kłady. Tak. Bo właśnie to jest ten takie zbyt agresywne podejście, że muszę coś zrobić tak, totalnie wywalam wszystko, co tam jest niezdrowe na przykład, a może jednak sobie pozwolić tam na jakieś tego batonika, tylko go po prostu dobrze wyliczyć, nie? Troszkę korekta po prostu jakby na bieżąco tych naszych nawyków, tak? Drobne Tak, no zmiany na bieżąco, nie? Dostosowane do nas, no bo tak, jeden Tak. sobie nie odpuści batonika, a drugi sobie nie odpuści piwa, trzeci sobie nie odpuści jakiegoś fast fooda raz w tygodniu, więc jakby no, to nie jest tak, że nikt nie może jeść fast foodów ani batoników, tylko no wliczcie to i najwyżej ty sobie wypij to piwo, A ktoś ty niech sobie sobie z tego zje batonika, tak? batonika, tak. Nie jest tak, że wszyscy jednakowo musimy się odżywiać, bo wiadomo, że to jest bardzo indywidualne, tak jak wszystko. Tak, w różnych kulturach były bardzo różne te diety wyglądały, a są ludzie i chudzi, i grubi, więc w każdej kulturze. Jedne są troszkę gorzej, inne mniej, ale jednak ludzie mają bardzo różne sposoby odżywiania, więc. Tak. No wystarczy się cofnąć kilkadziesiąt lat wstecz i zobaczyć, ile było wtedy osób otyłych, a ile mieli jedzenia, ile mieli wyboru. No nie mieli za dużego wyboru, musieli zjeść to, co mieli, Tak. ale nikogo otyłego nie było, bo nikt nie jadł za dużo, bo po prostu nie Nie było. było. Tak. Nieważne, że jedli mięso z takiego zwierzęcia, czy z takiego, czy ziemniaki, czy coś innego. No, jedli to, co mieli i jeżeli był na ujemnym bilansie, to był chudy, a jak był pan i miał dużo zwierzyny, to był gruby, no bo pierniczał cały czas dużo, tak? Czy coś jeszcze musimy to powiedzieć? Chyba wszystko powiedzieliśmy. Generalnie te takie rzeczy, jakby, czy właśnie suplementy, jakieś spalacze i tak dalej, też bardzo niewiele wnoszą w momencie, w którym nie mamy tego ujemnego bilansu kalorycznego, bo czyli nic nie wnoszą wtedy. Więc tutaj, jeśli chodzi o suplementację,
Więc jakby tutaj naprawdę nie ma za bardzo nic takiego, co by bardzo mogło nam w tym pomóc. One troszkę pomagają, jeśli chodzi o trening. Jakby około treningowo czasami te spalacze mogą być przydatne, ale ogólnie nie, raczej jest to... Nie polecamy generalnie spalacze. Jest to inaczej, jest to jakby rzecz, która jest na bardzo dalekim planie jakby tego wszystkiego, że raczej to nie jest ani pierwsza, ani druga, ani trzecia, ani dziesiąta rzecz, o którą będziemy się przejmować, a często ludzie to zaczynają od tego, tak? Czy mogę kupić spalacz? Tak. Jaki spalacz jest najlepszy? To... Możemy wspomnieć jeszcze, bo nie wiem, czy mówiliśmy o treningu, że to mówiliśmy chyba w ostatnim odcinku też, że jeżeli chodzi o tą redukcję, a rodzaj treningu, to nie ma też takiego znaczenia. Tak. Chodzi raczej o ilość spalonych kalorii w trakcie takiej jednostki i to nie wcale nie musi być bardzo intensywny trening, jakiś tam obwodowy. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia, czy tam w ciągu tygodnia ten bilans kaloryczny się zgadzał. I nieraz jest tak, że jak ktoś nie zrobi intensywnego treningu tam dwa razy w tygodniu, to myśli, że nie schudnie. No, to lepiej uważam, żeby codziennie poszedł na spacer i codziennie spalił tam te 200 kalorii na tym spacerze, niż dwa razy w tygodniu spalił po 500 na intensywnym treningu. Ja generalnie zalecam, żeby zwiększyć ile się da ilość kroków dziennie, celować na początku do tych 10 tysięcy kroków dziennie, stopniowo dążyć do nawet większej ilości. Jeśli oczywiście to jest na początku trudne, no to niech to będzie 7, niech to będzie 8. I przynajmniej dwa razy w tygodniu trening siłowy. W sensie, żeby troszkę wzmocnić te mięśnie, troszkę je rozbudować. To jest jakby, to są te wytyczne WHO. Jak się uda więcej. To są też, oprócz tego, że to będzie zużycie kalorii, to wiadomo, że ma wpływ pozytywny na te tak. Nasze układy właśnie, układ krwionośny, tak? Układ trawienny ogólnie, ale no to jest coś już dodatkowego. Tak, więc jakby te spacery potrafią naprawdę dużo wnieść. Ja pamiętam, że najwięcej schudłem właśnie jak musiałem wszędzie generalnie chodzić. Nie miałem treningów. Miałem dwa chyba treningi w ciągu tygodnia, zamiast pięciu, tak jak teraz. A łatwiej mi było się odchudzać, bo po prostu miałem chyba 25 do 30 tysięcy kroków dziennie. Więc łatwiej było mi wtedy chudnąć, niż teraz, jak mam tyle treningów. Bo mam szybciej dojeżdżam rowerem. To jest codzienna aktywność. Tak. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie większość pracy jest raczej pracą siedzącą przy komputerze. Społeczeństwo raczej coraz mniej się rusza tak na co dzień. Tutaj myślę, że też jest, tutaj możemy dopatrywać się przyczyny tego, że nagle ta otyłość wzrasta, bo się mniej ruszamy tak na co dzień, więcej jemy, jesteśmy w domu czy gdzieś indziej, tam lodóweczka obok. No i też zawsze te produkty bardzo wysoko przetworzone, które są no, przepyszne po prostu i potrafimy ich zjeść bardzo dużo i potrafią dostarczyć bardzo dużo kalorii. I one są takie może nie uzależniające, bo to nie jest dokładnie ten sam mechanizm, ale są bardzo po prostu, ciągnie nas do nich, nie? Więc jakby jest takie łaknienie trochę na tego. Więc jakby tutaj warto jest po prostu troszkę bardziej podejść do tego świadomie po prostu. No, zgadza się. Okej, to jest chyba tyle w sumie, tak mi się wydaje. Chyba nic nie pominęliśmy. No, można by się nad tym jeszcze rozwodzić, omawiać różne rodzaje diet, ale myślę, że na to wszystko przyjdzie czas. Tak, jakby każda z tych diet często polega tylko i wyłącznie na tym samym, żeby właśnie w jakiś sposób stworzyć ten ujemny bilans kaloryczny i niektórzy to robią w inny sposób, niektórzy usuwają inne produkty, tak jak o tym mówiliśmy, nie? I dla każdego co innego będzie jakby bardziej odpowiednie, w sensie, też, że jednemu łatwiej będzie w takiej diecie, drugiemu łatwiej w takiej diecie. Więc jakby to możemy sobie już dobrać, ale jakby takim najprostszym sposobem to co wspominaliśmy, żeby się przyjrzeć naszym posiłkom takim codziennym i tutaj stopniowo gdzieś tam zaczynać tworzyć ten bilans ujemny kaloryczny. Tak, no więc generalnie no, mi się wydaje, że generalnie omówiliśmy wszystko, takie najważniejsze rzeczy. Jeśli macie pytania, tak, to zadawajcie te pytania i będziemy na nie odpowiadać w następnych odcinkach czy w komentarzach. I na tym chyba kończymy dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za obecność, czy za odsłuch naszego
podcastu tak. I zapraszamy do kolejnych odcinków. Pozdrawiam. Cześć. Cześć.